Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Lepki, znajdujemy się ponownie w Watch Dogs 2, gdzie jedziemy oczywiście, tak jak obiecałem, do misji pobocznej. Po drodze jeszcze znalazłem jedno miejsce, do którego musiałem skoczyć z jak on się nazywał, aplikacja, ze Scoutexa, dlatego że okazało się, że była to dosłownie lokacja 100 metrów dalej i stwierdziłem, a dobra, już podskoczę. Tam wiele, tam było po prostu graffiti, więc wiele was nie ominęło. Plus musiałem jeszcze raz zrobić zdjęcie pończo, ponieważ nam wcześniej go nie zaliczyło. I tak dostaliśmy nagrodę, tam był kolejny gest, tak. Mech, tyle. Tak jak mówię, mnie te miejsca interesują tylko ze względu na to, że to jest fajny, fajny element. O, proszę bardzo, i się włamaliśmy do tej babki, tak jak było odpowiedziane. A mix of pervs and airheaded teens, I'm sure. They could all use a lesson in internet safety. Don't worry, we'll give your niece a little scare. Okej. Okay. 8 milion kary za pasanie w bibliotece. Dochody ma nikłe. Hey guys, it's Cindy, aka DanceBoo01. And this one goes out to JohnBoy415. Oh! Jimmy! Stay out of my room, Jimmy! Like I'm going to your stupid room! Whatever, this is your crap music! This is what real music sounds like, loser! Mogę już coś zrobić, czy nie? To jest naprawdę... Powiedzcie mi, kto ogląda takie streamy? Czy tak poważnie? Bo oprócz gości, którzy siedzą na kamerkach przez cały czas, to nie widzę innej opcji, żeby ktokolwiek coś takiego robił. Jimmy, I know you're doing that. Jest piękne. Co się stało? To jest piękne. Przecież to jest jeden wielki żart. Szyngoś właśnie tutaj leje. I think we did our job. Thanks, man. Cindy and I are gonna have a long talk later today. In the meantime, I'll put together a package to help kids be more secure online. They'll use it if it's from DedSec. DedSec's cool, right? I hope so. To było piękne. Co w ogóle jest za miejsce? A, to jest dealer ten, samochodowy. Tylko, że będzie można to jakieś autka kupić sobie, jeśli będzie trzeba, tak? Zobaczmy w sumie, co oni tutaj mają. Czyli w ten sposób można zdobyć nowe auta i nowe pojazdy ogółem, motocykle. Powiem szczerze, jak dron... Czemu dron kosztuje kurna 60 tysięcy, a to kosztuje 15, nie? To jest takie trochę... Znaczy ja rozumiem, tak? Bo ten dron pewnie to jest narzędź sekowski i tak dalej i trzeba go zmodyfikować, trzeba zrobić wszystko, bla bla. Więc co, pójdźmy sobie jakąś muzykę normalnie. Żeby było od czego słuchać. Punk rock jest, o! Nie zauważyłem do tej pory. Można w sumie puścić jakiegoś punk rocka, troszkę. Dobra, jest tak. Niech się przemieszają te rzeczy. Drag Queen mamy tutaj, ale ja bym chciał przejść na mapę, ponieważ tutaj jest jedna operacja. Nieważne. Powiem szczerze, że nie lubię. W większości punk rocka mimo wszystko nie lubię. Muszę przyznać, że no, część punk rocka po prostu jest dla mnie badziewna. Okropnie badziewna. I mam bardzo niewiele zespołów, których słucham, jeśli chodzi o punk rocka. Natomiast jak już coś się trafi, to jest naprawdę kozackie zazwyczaj. Źle dla mnie. A 500 metrów do tego miejsca. Szkoda. Myślę, że tam pojedziemy potem. Jak skończymy tę misję teraz. Tutaj. Potem mam jakiś protest ewidentnie. Dobrze, że tego pasuje z tym punk rock, nie? Dobra, ale zobaczmy, z czym to się je i co tutaj nas za misja czeka. A to jest ten kościół nowego porządku. Distracting enough for you? You gonna go inside and take a peek or? Oh yeah. Oh, and I wore my church clothes. Nice. Buy enlightenment. It only costs your life saving. Dobra, więc I wrote tę muzykę mimo wszystko. I'll dig up what I can on Cisco. We're about to go to battle with these fuckers. I need anything shady you can find.
If we want to pick up followers, we need to generate some serious outrage. Can't we just make something up? If we get caught lying, everything else DedSec ever claimed will be called a lie. Don't worry. If they've shit the bed, I'll find the dirty sheets. And in comes Marcus with the classy metaphor. I aim to please. Okay, widzę, że będzie można to jakoś wjechać naszym maluchem. Ten może wezwać posiłki, co jest ciekawe. Ale niestety to nie o to mi chodziło. Tutaj mamy to. Musimy go tutaj przyciągnąć i... A, chyba to rozwaliłem przez przypadek. Kurde, mój błąd. A, możemy mu zabrać dochody. To jest spoko. Tam jeszcze jest jedna kamera z tyłu. Tutaj są drzwi jakieś, z tego co widzę. Już są kamery u góry. Strasznie dużo ludzi, szczerze mówiąc, tutaj jest. To mnie najbardziej martwi. Główne miejsce jest tutaj. Okej. Okay. O, i chyba się aktywowali, bo tam widzę, że zaczęli z bronią latać. Więc tak, ja co łaska, przede wszystkim chciałbym... O, nawet nas nie zauważyli. A, bo to nie są żołnierze. O, ale można skorzystać z tego. Okej. Patrz, jak jest widziany. Słuchajcie, uciekamy stąd. Dobra. Do naszego skoczka z powrotem. Lera. Nie można jakoś wybabić. No kurde, już miałem taką ładną okazyjkę. Miałem już taką ładną okazyjkę, żeby kurczę jakoś tam do nich dostać. A spróbujmy to objechać po prostu w kółko. I tyle. Może w ten sposób jakoś damy radę. Dobra, się nie bawi wypuścić skoczka. Dobra, ja wiem o tym, że mogę w ten sposób wypuścić skoczka. Co nas tam blokowało teraz przez ten cały czas? A, bo to był murek, okej. Okay. Ale kurde... Ja nic nie widzę osobiście. Tutaj. Tam jest winda, którą możemy się podnieść. Znaczy, to jest taki podnośnik. On jest też często na magazynach. Jest ten tutaj, ten Climbex. Prawie Climbex. Nieważne. Typowy rypek, tak? I jego głupie żarty. O, proszę bardzo, tutaj były otwarte drzwi od tyłu. Dobra. Ciekawe jest to, że ochrona jest w stanie bez większego problemu zauważyć naszego na przykład skoczka, tak? To dla mnie na przykład jakbym pracował w ochronie, byłoby raczej dosyć ciężkie. Ale to nas widzi cały czas. Ale to jest otwarta śluza, no właśnie, patrzcie, pięknie. Tak. Jakim co? Oni są naprawdę niesamowici, jeśli chodzi o to. Tutaj się możemy dorwać do klucza. Możemy dorwać klucz, możemy się do niego dobrać. Jak chciałem powiedzieć. Fuck. Właśnie o tym mówię. No, ta ochrona jest niesamowita, jeśli oni są w stanie wychwycić to, że jakiś sobie pojazd jeździ. Zresztą to jest moim zdaniem, tak? Cholerka, a gdzie są schody tutaj w tym wszystkim? Więc ja potrzebuję się... Potrzebuję tej... Nie tak, kurde, źle. Chciałbym przyjąć fałkę. Chciałbym się przenieść do jakiejś kamery. Dobra, tutaj są schody. Okej, już widzę. Okej. Teraz tak, fałka jeszcze raz. Pewnie mnie nie widzisz? Jedziemy do góry. Robił mnie bardzo szybko, na szczęście. Ten gość w ogóle... To jest tak ci goście nie ogarniają tego. Tego skoczka, szczerze mówiąc. Mam takie wrażenie. I nawet nie wiedzą, czym jest. On sobie po prostu jeździ i nie mają takiego mindfucka. Takie mam wrażenie. Dobra. Tam to jest rozwalone. Może uda się kogoś tutaj zwabić, co? R-ka. Okej, okay, i gość idzie. Tak, i go powinno rozwalić, co? Może jednak nie, dobra, nieważne. Najważniejsze jest to, że my już jesteśmy tutaj. I możemy się dostać do tego komputera. Też do tego serwera, cokolwiek to jest. Router, serwer, komputer, na jedno wychodzi na mnie. W tym momencie. Ja nie wiem, co tam... Kurde, no tamtego go nie wysadziło niestety. Lerka.
cholera, dobra. Zniszczy mi skoczka, ale że nie jest, nie ma problemu. Zobaczcie, że skoczek też się odnawia po czasie. A najważniejsze było to, że muszę pozyskać dane, tak? I jakby, ja jak widzicie, jestem w obszarze, pomimo tego, że jestem dużo, dużo niżej. I to nie jest żaden problem. Więc fajna misja, fajnie można ją zeksploitować troszeczkę, bo uważam, że to, co zrobiłem tutaj, to jest exploit. No i cóż, wystarczy poczekać, aż nam się dane prześlą. Fajne, naprawdę, te misje są fajne. O, niektóre są słabsze, niektóre są dużo lepsze. Ale się cały czas świetnie bawię, ten cały klimat, to wszystko, ta cała, tak jak mówię, grupa, jako tych pseudo-hipsterów i tak dalej. No strasznie mi to jara. Strasznie jest to przyjemne. Ja muszę opuścić... Muszę opuścić obszar. Kurczę, no, muszę sobie częściej ogarniać jakieś takie elementy w stylu właśnie auto gdzieś, które bym sobie zaparkował. Bo, no, niestety, ale jedyne co można zrobić, to można najwyżej odpalić auto i tak to nie można po prostu ukraść auta bez włączenia alarmu. To jest wkurzające troszeczkę, dobrze. Ale ja bym chciał teraz sobie odpalić może też ScoutExa. Można w sumie jechać tam do tego miejsca. Przy okazji. Jest rozmowa. No, o, znowu cholera, dlaczego nam się... Czemu nam nie wychodzi z telefonu, tylko włączenia? Jimmy, right. Right. I was just about to leave. How's it going? Not good. I think I ate one too many empanadas, my friend. My stomach is way too unstable for a session. If you catch my drift. Yeah. Yeah, I get you. Violent, violent diarrhea. Yes, I understand. Can we reschedule? Yeah, we're gonna have to. I took a handful of chewables. I'll give you a call back soon. I promise. We good? We're cool. You take care of yourself, Jimmy. Working on it. Patrzcie, rozumiem, że Stefan nie mógł komuś na przykład zhakować hajsu, nie? Dostałem sporo followersów znowu. Ja mówię, jadę na razie powoli do tego kolejnego miejsca. Z punktem widokowym. Jeśli można tak nazwać, ja mówię, ja to nazywam punktami widokowymi, ale to mnie jara, to jest fajne, tak? To robienie tego, po prostu dobrze oddaje to klimat gry. Jeszcze mówiąc, ja się trochę czuję jak w takim GTA. Dla hakerów. W sensie, no, ta gra jest czymś takim dla mnie jak GTA dla hakerów. Tylko, że jak widzicie, ja staram się jednak podejść do tego dużo bardziej na cicho niż... że nie jestem stealthiarzem. Ja nie znoszę bycia łażenia i robienia tego jako stealth. Ale... Czekajcie, ScoutX. A jeszcze nie mogę, muszę jeszcze podejść tam bliżej. Nie! Dobra, muszę podejść bliżej, tak? Nie jestem stealthiarzem, ale ta gra po prostu, no aż kusi, żeby ją na cicho zrobić, tak, więc... Zamiast rozumieć. A co to jest? Trzeba kogoś hakować znowu. Kolejna misja. Ciekawe. Ciekawe, czy to o nas chodzi, czy to ktoś po prostu... Okej. Okay. Jest za późno, żeby zrobić tamtą sesję zdjęciową. Prolapse? That's a handle? Yeah. This guy's swatting people during live streams. Sounds like a real dickbag. Worse than that. He flies a DedSec flag. Nuh-uh. Nobody likes swatters. This is only gonna hurt our image. Let's see if I can find him online. Wow. He really doesn't cover his tracks. I've already got an address. I'll put together a DedSec statement to denounce him. And I'll go teach him a lesson. Dobra, teraz muszę sobie w końcu zrobić zdjęcie. To jest fajne. Got the shutter bug. Dostałem osiągnięcie na Uplayu. O, i dostałem nową rzecz do szafy. Dobra. Autek jest kolejny plus. 96 lajków, wow. Wow. To zdjęcie, no kurde, mam trochę ból o to. Zepsułem totalnie. A podjęliśmy sobie do kolejnego punktu nawigacyjnego w międzyczasie. Tu tam helikopter leci. Nie wiem, czy widzicie, tam jest helikopter policyjny. Gdzieś u góry. W ogóle tam coś się odwala. No i ten gość, który krzyczy, że jest DedSec-u, tak? Powiem szczerze, że nie lubię takich ludzi. Często tacy ludzie się chwalą, że są z jakiejś grupy i ta grupa na przykład przez to ma dużo, duże problemy potem. Czy wiecie, no DedSec to nie jest bez winy, ale wiecie, co on myśli. Ten gość się chwali, że o, jestem z tej grupy, albo o, głosuję za tym, a za tym, tak w kontekście polityki, albo o, oglądam tego YouTubera, to ja na przykład a propos mówię, sytuacja związana z PewDiePie'em i z tym atakiem. Na bodajże to była, a to była ta chyba na szkołę. Gdzie ten gość krzyknął subscribe to PewDiePie przed rozpoczęciem strzelaniny. No i takie rzeczy naprawdę bardzo źle wpływają na PR i na reklamodawców i na sponsorów.
No ale to też nie jest nasza wina często. I no problem jest taki, że szary człowiek o tym nie wie, ale osoba zainteresowana wie, tyle że wiecie, reklamodawcy są zainteresowani głównie szarym człowiekiem, tak? Zabawne, że tutaj bawią się ludzie w zombie, tak? W sensie magister psychologii. Bawią się. Bawią się w dawanie zombiaków na cmentarzu. Dobra, mamy to. Jak widzicie, tak jak mówię, to nie jest dużo. O Jezu, piękne zdjęcie. Nie wiem, co wy o tym sądzicie, ale jak dla mnie to jest warte 300 tysięcy lajków. Najlepsze zdjęcie, jakie zrobiłem w ogóle. I czy ono rzeczywiście takie będzie? Tak. Jezus. Dobra, baletowe sesje. Też tam można pójść jeszcze. Bo zakładam, że to może być gdzieś wieczorem. Przy okazji będzie też bateria Godfrey. To tam w okolicy. Więc wsiadamy do naszego autka. I jedziemy tam. Wiem, że teraz dosyć sporo zdjęć zrobimy, ale no przydałoby się w końcu. Chyba, że dawno tego nie robiłem jakoś w jakiejś takiej większej ilości. Po prostu jest to fajne. I bang. O fuck. O nie, niedobrze. Niedobrze. Nie. Nie wiedziałem, że to jest ten prywatny w ogóle. Nie miałem pojęcia, że to jest ten prywatny, szczerze mówiąc. Dobra. Ja nie chcę tych misji. Tamte misje mnie na razie nie obchodzą jakoś specjalnie te online'owe. Mieliśmy sobie punkt nawigacyjny. On jest tam. Nie wiedziałem, że to jest prywatny teren w ogóle, nie? Czy to jest jakiś teren gangu czy coś? No tak by mi to wyglądało w najlepszym wypadku. Bo zobaczcie, tutaj są forklifty, czyli wózki lidłowe, które w ogóle nie wymagają żadnej ingerencji człowieka, nie? To jest ciekawe. Tam mieliśmy możliwość zneutralizowania gościa. O, sprawdź później, super. Neutralizuj cel. A to jest w ogóle jakiś gość tutaj w online się do mnie przyczepił też. Może być zneutralizowanie tego celu tutaj. Który tam sobie biega. Ja chcę porwać to auto. Zobacz gościu. Interesuje mnie twoje auto, dlatego że muszę rozwalić komuś inną brykę. Pojedźmy, skoro mamy tę misję online, to już załatwmy jej kwestię. Mamy taką możliwość. O Jezu, ale prędkość to jest niezła. A zaraz tam pojedziemy, tylko... Cholera, zobaczcie, jak to się szybko da, to jest szybsze od nas. Najgorzej. Dobra, jak już tak jedziemy, to jedziemy, nie? Słynna mgła San Francisco. Oczywiście nie wyłączę tego efektu, bo wygląda on kozacko. Jak dla mnie. Bardzo fajne. Ja za prąd oczywiście, tak? Środkiem jezdni. A powiem, że jeżeli naprawdę chcecie uciekać, to jest najlepszy sposób, żeby jechać w ten sposób właśnie. O, proszę bardzo, chyba nam uciekł. Derp. No cóż, zdarza się. Jesteśmy gdzieś blisko czegoś. Bateria spacerowa. To musielibyśmy chyba w tamtą stronę jechać. Dobra, to może tam dojedziemy. Jeszcze też Vista Point jakoś blisko w miarę. Spróbujmy to zrobić w takim razie. I to jest w ogóle jakby punkt, ale zakładam, że on jest właśnie pod nami. Ten punkt rozwoju, punkt badań. A tutaj powinniśmy spokojnie sobie móc przejechać w ten sposób jakoś szybko. I tutaj odbić w tę stronę, dokładnie. Czyli można po prostu się na ulicy podwędzić aut, tylko że lepiej wtedy uciekać przed policją jakoś szybko. Jak nam się na przykład to udało. Ja? Z niego oni się już zamkną z tym. To jest tak irytujące, te reklamy po prostu... To jest taki syf. Wie co? Ja chyba to pierniczę w końcu. Po prostu muszę swoją muzykę tutaj. Tak, Megadeth, niech będzie. W końcu jest to, co wam się pewnie spodoba. Będzie na pewno części moich widzów. A, tutaj tego nie można było otworzyć, więc... Przejechaliśmy po prostu. Nie chciałem tego robić, już spadam. Eldo. Fuck, naprawdę. Naprawdę do mnie strzelają. Cholera, jasne, chciałem tylko na taras widokowy pójść. Jasne, cholery. Chyba leży. Fuck. I zginąłem. Cholera, głupi teraz. Czy to jest taras widokowy? No. Dlaczego w takim miejscu w ogóle to jest? Jakby...
Wytywy troszeczkę dla mnie. Chyba zaraz to ogarniemy, jeszcze raz. Mam nadzieję, że mnie jakoś blisko zrespi. Bo najwidoczniej tam chciałem być. No jestem tutaj, okej. Okay. Czy ja jestem w tym miejscu dokładnie, w którym chciałem być? Nie jestem. Więc gdzie mam iść? To jest tam. No to fajnie. Okej, okay, widzę cię, panie kolego. Ja wiem, że ty też mnie widzisz. Widzę jeszcze jedną osobę, cholera. To był akurat błąd troszeczkę z mojej strony. Dobra, leży. Tam widzę jeszcze czwórkę za nami gdzieś. Ja się tutaj ukryję za śmietnikiem. Jeden. Druga. Pięknie. To jest w ogóle punkt rozwoju, punkt badań. Z tego co widzę. O, cholera. Gdzie jest ten strzelec? Tam gdzieś jest, chyba widzę go. Leży. Jeszcze jedna osoba. Tam jeszcze dwie. A trzy nawet, cholera. Jestem ślepy. Mogę się ukryć, tutaj mogę się ukryć za tym filarem. Tam jeden ucieka. Zobaczcie, oni się dosłownie tej respią, nie? Fuck. To nie był najlepszy pomysł. Myślałem, że to jest ta skrzynka już. Rzeczami dla nas. Fuck. Cholerne gangi. No czemu to jest akurat na tym terenie, nie? Aż tak człowieka może trafić po prostu z takimi rzeczami. Leży. Leży. Jeszcze dwójka. O, ciekawe, jest destrukcja otoczenia całkiem fajnie zrobiona. Całkiem fajnie, nie jest to pewnie nic niesamowitego. Na pewno do BF-a. Dajmy na to. Ale udało się, dobra. W końcu można iść na taras widokowy. Ja pierniczę, naprawdę. Trzeba było się pozbyć, kurde, całego gangu do tego. Ciekawe, czy nam coś takiego napiszą właśnie, że ej, to był gang, tak i tak dalej. A, nic specjalnego, okej. Okay. Nie, żeby to było coś nowego. O, Most Golden Gate. Dobra, gdzie jest Most Golden Gate z tej perspektywy? Tam? O, nie mogę mu w ten sposób zrobić zdjęcia. Ale nie wiedziałem, że on ma tej... Może to można ten most sfotografować. Ja się miałem takie, kurczę, coś mi tutaj kojarzy. Jak widzicie, jest tutaj na dole ta taka małpka pseudo, czyli pewnie to właśnie jest oznaka, że to nas gang goni, a nie policja. Dobrze, zróbmy sobie zdjęcie tego mostu Golden Gate. Teraz jest. Proszę bardzo. I mamy kolejne. Bardzo szybkie, fajne dwa zdjęcia nam wpadły. Teraz też pójdziemy po ten punkt, skoro już jest tutaj. Dobra, wypełniono misję jak najbardziej. O Jezus, jak mnie to irytuje, że my wchodzimy co chwila w te listę zdjęć naszych. Latarnia morska, mistrz równowagi, okej. Okay. Po prostu ten vista point oznaczę jako kolejny. Zejdźmy tutaj na dół. I to jest jeszcze gdzieś niżej, tak? Czyli zakładam, że tutaj może... Jest tutaj, dokładnie. Proszę bardzo, punkcik kolejny, plus jeden, zawsze spoko, zawsze się przyda. Tutaj możemy zebrać sobie hajs z nich. Szymon, to nie spodziewałem się niczego innego absolutnie tutaj po tym. No jakby trochę strzelania i zdjęcie i jeden punkt i to jest wszystko, tak? No tutaj nie ma co liczyć na takie rzeczy. O kurde, to rzeczywiście ich trochę posiłku tutaj przyjechało, nie? Trzy wozy aż. To jest motocykl. Wezmę sobie ten motocykl, bo czemu by nie? O, motocross, w ogóle to jest rzeczywiście wyścigi motocrossowe, kurde no. Muszą mnie też te wyścigi, ale tak wiecie, podchodzę do tego tak bardzo z dystansem. Nie chcę przegrać. A właśnie, czy ja mogę w takim miejscu na przykład się... Mogę patrzeć w takim miejscu... Kurczę, to po co ja jeżdżę po całym świecie jak debil ostatni, no? I dlatego, bo jakoś tak mi wygodnie po tym świecie się jeździ, a my sobie odpalę muzykę. Prawda? Muzyko, moja droga. Może poproszę o trochę rocka. Może nie. A to jest piosenka, którą kojarzę. Muszę przyznać. Może to niech będzie. Okej, okay, zaczyna się dobrze. Pytanie, jak będzie potem. Proszę bardzo, mamy Vista Point. Czyli mamy soundtrack z Gothica, Kappa.
Dobra. Latarnia morska, Point Bonita. Zobaczmy, czy tam gdzieś jest blisko znowu. O kurwa, dobra, nie jadę tam. To jest jeden z punktów na pewno, który zrobimy gdzieś na końcu, jeśli już będziemy robić te punkty widokowe. Domki na drzewach. Czy to jest gdzieś blisko jakiegoś punktu punktu szybkiej podróży? Jest, proszę bardzo, może się tam przenieść. Proszę bardzo, daj te punkty zrobić szybko. Tylko, że problem jest taki, iż ja bym chciał jeszcze auto na żądanie. Poproszę to nasze autko. Tutaj zaraz respione. Wygodniej by mi naprawdę było, jakbym mógł sobie to troszeczkę lepiej ogarnąć. W sensie, wiecie, te punkty jakby nie trzeba było te po prostu używać tej aplikacji, tylko można byłoby sobie po prostu podjeżdżać gdzieś tam po drodze. Wiecie, i oznaczyć, tak jak mówię, mieć dwa znaczniki. Mówię, to byłoby dla mnie po prostu lepsze, ale no, ja rozumiem, że też nie każdy musi się podobać. Okej, gość leży. Jest ich więcej. Ja na tego pewnie przestrzelę, no. Świetnie. O, pieseł. Tak, za nami jest. Pieseł. Masz się niestety w twarzy. Też dobrą muzykę, ale no cóż. Dobra. Kurde, co to są w ogóle za gangusy, nie? Co to są w ogóle za gangi, które tak w miejscach mają swoje bazy? Czy naprawdę w San Francisco jest aż tyle gangów? Jakby to jest takie moje drugie pytanie. Bardziej ze samego siebie. Leżysz. Możecie mi dać znać, jeśli macie jakieś lepsze informacje na przykład na ten temat. A ja mogę w końcu zrobić sobie zdjęcie tutaj tymi domkami na drzewie. Ale jak będzie takich miejsc więcej, gdzie będzie tyle gangów, no to się dobrze nie skończy. Okej, okay, przyszły posiłki właśnie. Muszę jeszcze też wybić. Okej, okay, ten gość nie żyje, dosyć którym dostał. Chyba przypadkiem bardziej go trafiłem niż celowo. Odblokowany nowy gest. O, proszę bardzo, będzie można sobie motocykl zapożyczyć. Oczywiście Scout X jest wszystko. Tada, już mamy ile? 30 odblokowanych, hura. Ale... czy mistrz równowagi mnie będzie interesował? Może, a dobra, już się porespili wokół mnie, więc lepiej stąd spadać. Dobra, widzę gdzie to jest, więc można tam w sumie dojechać. Nie ma większego problemu. Oko, policja ich zacznie gonić chyba. Tylko gang. Wrzucenie z Gucci gang. Dobra, przepraszam, koniec Gucci żartów, bo mi się włączał jakiś powiększony humor. Skoczmy jeszcze tutaj. Dosłownie skoczmy, jak widać. I potem myślę, że wybierzemy się do... do jakiejś misji normalnej, tak? W końcu. Tam blisko. Weźmy sobie tylko ten motocykl. Markus, nie wiem co on teraz zrobił, ale... to było ciekawe. Tylko teraz tak. Mapa. Ja nie mogę uciec. Czy ja mogę używać szybkiej podróży, jak mnie coś goni? O, ale to jest też ciekawe, bo to są kluczowe. Dobra, i co, powiedzieliśmy jeszcze o tych kluczowych danych. O te kluczowe dane w sumie. O, a ja mogę korzystać z pistoletu, gdy jestem na motocyklu. Jezus Maria, mój język. To jest też fajne, ciekawostka w sumie, bo jeszcze o tym nie wiedziałem do tej pory. W sensie, no, nie miałem potrzeby, bo ja jakoś specjalnie nie strzelam się tutaj w tej grze, tak? Co już mówiłem wielokrotnie. A podjedźmy tutaj. Ja można komuś zabrać troszkę hajsu. Klasycznie. Najmniej jak widać jesteśmy, tak naprawdę będę szczerym, jesteśmy po prostu zwykłymi przestępcami również. Ukryjmy tę broń. Czy mogę jakoś się tutaj dostać szybciej do środka, żeby to skakować? Do dupy troszeczkę się tutaj wbiłem. Blokowanie jest gdzieś tutaj. Może da się na budynek wskoczyć? Nie, ale da się... Właśnie, może da się tym sterować, zobaczmy. Mnie na przykład może podnieść. Powinno móc. Ale nie spadaj, panie kolego. Dobrze, zrobimy to inaczej. Zrobimy tak. Podniesiemy się maksymalnie. Okej, okay, a wydaje mi się, że to nie będzie jeszcze wystarczająco, co?
No nie będzie to wystarczająco. Dobra, ja mam inny pomysł w takim razie i myślę, że on też zadziała. Mianowicie zrobimy to tak, że... Myślę, że nic nam tutaj nie powinno przeszkadzać teraz, jeśli chodzi o CityOS. A fajny, fajny jest taki muzyk widłowy. Jeszcze on takie nie miałem okazji... Nie miałem okazji takiego jeszcze zobaczyć nigdy. W rzeczywistości. Nie chcę rozpocząć sesji w trybie showdown. Chciałbym co łaska wjechać w te palety. Zebrać je. Oczywiście, no ja nigdy wózkiem widłowym nie jeździłem, jeśli macie zamiar mnie zapytać. Ja chciałbym wziąć te palety. Jak to się niewygodnie w tej grze robi. Dobra. Pięknie. Przewróciły się akurat nie tak jak chciałem. Czyli nie zdobędziemy tego punktu właśnie przez to, bo ja właśnie rozwalę paletę ostatnio. Tak zakładam. Dobrze mi idzie, ja wiem. Ja wiem. Dziękuję. Nie musicie mi mówić. Czy nawet na przykład podnieść... To było ciekawe, czy będę mógł podnieść auto? Bo jeśli będę mógł podnieść auto, to będzie dosyć spory plus. Ciekawe, czy mogę go rozjechać siebie. Zakładam, że też tak. Okej, powiem wam, że tego się nie spodziewałem. Ale damy radę to zrobić. Okej. Typowy rypek jak zwykle musi wybrać sobie jakiś głupi, idiotyczny, najbardziej popieprzony sposób na to, żeby wejść gdzieś wyżej. Nie to było... Czekajcie, nie, dobrze, X. Halo? A, już działa, okej. Miałem takie, zmienił mi się obraz, miałem takie wytyfy czemu. I zobaczcie, Markus w ogóle jest niezależny od grawitacji, tak? Grawitacja nie dotyka Markusa. Tylko teraz tak. Wyjście. Markus, wskoczysz tam, czy nie wskoczysz? Cholerka, no nie wskoczy. Dobra. A wiecie co? Widzę coś jeszcze innego. Mianowicie widzę kolejny. Kolejny. Dobrze, Markus. Opuszczę to na ciebie. A Markusa to w ogóle nie było, nie wiem, czy zauważyliście, go po prostu przesunęło. Widzę kolejną paletę, którą można zebrać. Dobra, spróbuj ją wjechać na spokojnie. Okej. Okay. Jesteśmy. Dobra. Teraz będzie można ją podnieść. Okej. Okay. Udało się znaleźć paletę, kura. Sukces. Teraz wystarczy się podnieść tej do góry. Pięknie. Wyjść. I skoczyć. Tada! I powinniśmy mieć tutaj punkt. Właśnie do którego chcieliśmy dojść przez ten cały czas. Wystarczy go tylko zhakować, tylko muszę jeszcze mieć mojego skoczka kochanego. Nie C, tylko B. O Jezu, ja się męczę strasznie z tymi rzeczami, ale no, jak widać, wózkiem miłowym chyba nie powinienem jeździć. Are you fucking kidding? No dobra, okej, muszę w ten sposób kliknąć. Myślałem, że już nie będę mógł kliknąć SPM-em i tak, znaczy nie mogłem kliknąć SPM-em, miałem takie... No kurde, nie róbcie sobie jaj ze mnie. Dobra, ale powinno to nam odblokować tutaj ten wjazd do tego routera, tak? A, i może... I mogę sobie dostać te kluczowe dane, okej. Okay. Czyli o to chodziło. I tada, moi drodzy, mamy nową rzecz. Już myślałem, że będę mógł wejść na ten motocykl i takie... No niektóre, powiem wam, że na przykład niektóre firmy mają na dachach rzeczywiście normalne auto, tylko że one mają na przykład wyciągnięty silnik i takie najważniejsze rzeczy spod maski, żeby po prostu ważyły dużo mniej. I mamy nowe rozwinięcie, które jest dostępne. Jest to oczywiście to tutaj, masowe uszkodzenie systemu. To jest, no, powiedziałbym, że delikatnie mówiąc, zajebiste. Ale ja w tym miejscu chciałbym się z wami pożegnać. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, wpadnijcie Discorda, albo zostańcie patronami na Patronite, gdyż każdy złotówka się do rozwoju kanału. I my widzimy się już za dwa dni w kolejnym odcinku. Tak więc do zobaczenia, do następnego i na razie.